Pan tutaj tak się bawi, takie kolorowanki? Tak, to ja. Co tutaj przeszkadza tej prawie, że samochód na nie niszczy się ją. Pan nie jest taki świętszy od papieża? O tobie mówią czasami parkingowy szeryf. Tak mówią, mamy mnóstwo ksywek i określeń. Widzę, że tu mamy aktywistę. Społeczniaki, wariat jesteś. To Polacu? Psychopata! Wszystkie podnoszą się do tego, o co staram się walczyć. Trochę pan ruch tu utrudnia, proszę pana. Czyli tutaj za tymi drzwiami, za tą szybą, to jest taki jakiś inny świat? Tak, to jest swego... Własny? To jest swego rodzaju azyl. Dlaczego pan tak brzydko parkuje na przejściu? Ja teraz obałem stałe minuty. I nic innego mnie nie interesuje. Wie pan, że tu nie wolno parkować? Wiem. W Polsce prawo jazdy zdaje się głównie po to, żeby nie dostać mandatu za jego brak w przypadku kontroli. Duże miasta, tysiące osób w samochodach i codziennie pojawiający się problem. Gdzie i w jaki sposób zaparkować? A tak wygląda każdy dzień pracy Straży Miejskiej. Czemu pan zaparkował tutaj tak blisko przejścia? No blisko jest, to prawda. Będzie 500 zł, artykuł 90, paragraf 2 KW. Dzień dobry. 10 minut, 15. A dlaczego pan tu zaparkował? Musiałem zakupy zrobić. No jest zakaz zatrzymywania się. Dzień dobry. Nawet nie widziałem. Mandat za zakaz zatrzymania jest 100 zł i punkt karny. Okazuje się, że z przestrzeganiem przepisów dotyczących parkowania, szczególnie w dużych miastach, nie jest dobrze. Tylko w Warszawie od początku roku strażnicy miejscy wystawili kilkadziesiąt tysięcy mandatów. 2500 do 6571. 71. Jest bardzo blisko przejścia dla pieszych. Będziemy holować. 11,5 tysiąca pojazdów zostało usuniętych na koszt właściciela. Mimo tylu interwencji strażników i karania kierowców, w każdym mieście bez problemu można znaleźć kolejne nieprawidłowo zaparkowane samochody. Coraz częściej piętnowaniem takich zachowań zajmują się społecznicy. Robił pan zdjęcie? No. A dlaczego? No bo tu tak ładnie zaparkowane. Śmiesznie. Ile przystanę? A mnie to nie interesuje. W każdej chwili jestem kierowcą i mogę stąd odjechać, proszę. No to może pani teraz odjechać. Maksym Szewczuk od kilku lat zwraca uwagę kierowcom, którzy parkują niezgodnie z przepisami. Ty jeździsz samochodem? Jeżdżę. Parkujesz? Dużo. Parkuję. Żaden problem. Łamiesz przepisy? Nie. Mam taką prośbę. Czy mogliby państwo zwrócić tamtej pani uwagę, żeby przeparkowała samochód? Maksym udziela się częściej, odkąd jego żona została potrącona na przejściu dla pieszych. Od początku tego roku filmy pokazujące przykłady niewłaściwego parkowania zamieszcza w internecie pod pseudonimem Konfitura. To jest Warszawa, to nie jest wieś, że po prostu mamy... Że co, wolną Amerykę? Jest... No ale to nie jest wieś, że mamy... Że parkujemy gdzie chcemy. Ciężko. O tobie mówią czasami parkingowy szeryf. Tak mówią, mamy mnóstwo ksywek i określeń. Wszystkie w pewien sposób odnoszą się do tego, o co staram się walczyć, czyli do tego, żeby piesi i rowerzyści też mogli w bezpieczny i komfortowy sposób korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla nich. Na k***i samochód pomalowałeś? Żebyś nie parkował na trawie. Gdzie mam zaparkować, jak miejsc nie ma? Samozwańczy stróż prawa jesteś? Jestem. Myślę, że nie da się tego w prosty sposób komuś wytłumaczyć. To siedzi w człowieku. Jeżeli tego typu zachowania zezwalające na łamanie przepisów są akceptowane i jest na to społeczne przyzwolenie, no to tym trudniej będzie to odkręcić i wytłumaczyć. A jest społeczne przyzwolenie? Jest, jak najbardziej. A z czego ono wynika? Typowej, myślę, polskiej mentalności. Tak jest łatwiej, tak jest wygodniej. A jeżeli chodzi o infrastrukturę, to nie mamy takiego poczucia, że to jest nasze, tylko to jest czyjeś. Na malujesz komuś po samochodach? Żebyś zrozumiał, że to przeszkadza. Ty myślisz, że jestem ślepy, że nie widzę, że to jest trawa? Spokojnie. Markerek jest kredowy. Wodą się zmywa elegancko. Wydaje mi się, że ludzie wsiadając za kierownicę izolują się od otoczenia i mają poczucie, że nie muszą stosować zasad, które zwykle stosowaliby, poruszając się bez samochodu. Czyli tutaj za tymi drzwiami, za tą szybą, to jest taki jakiś inny świat? Tak, to jest swego... Własny? To jest swego rodzaju azyl. To jest miejsce, w którym nikt ma mi nie przeszkadzać, w którym ja zajmuję się sobą i nic innego mnie nie interesuje.